Witajcie kochani. Przychodzimy do Was w końcu na czas. Z rapapem. No nie wiadomo czy na czas, nie wiadomo kiedy jest ten zmontowany, tak szczerze. Ale postaramy się jak najszybciej. Tak. Mamy 1 czerwca dzisiaj. Tak. Pride Month, urodziny moje month. Serio? I dzień naszego powrotu do ojczyzny. I dzień dziecka. Znaczy miesiąc. Miesiąc, tak. Więc to jest wspaniały miesiąc, się zapowiada. A czytelniczo pewnie będzie trochę gorzej niż zazwyczaj. Ale dobra, o maju. Tylko gorzej niż w poprzednim miesiącu, bo tamten to już była przesada. No, tam była przesada. Ale tak. Myślę, że tak jak zwykle w sumie. Tak. Więc co czytałyśmy w maju? To zacznij, bo to masz chyba więcej. Dobrze. Płaczący chłopiec u mnie, pierwsza książka, którą przeczytałam. Jest to kryminał, który cały w ogóle opiewa wokół tematu właśnie obrazu, nawiedzonego obrazu, przeklętego. Jest to portret właśnie płaczącego chłopca, który gdziekolwiek się nie znajdzie, tam jakby płonie to miejsce, w którym jest ten obraz. I słucham? Czy to jest bardziej horror, czy taki kryminał? Nie, thriller bardziej, ja bym powiedziała. Nie jest w ogóle taki horrorowy, bo nie jest taki, że jakieś zjawy czy coś, to nie jest paranormalne ogólnie. Jakby tak, opowiada właśnie o tym obrazie i poznajemy tutaj takie młode małżeństwo, które właśnie wprowadza się do mieszkania, gdzie odnajdują ten portret płaczącego chłopca, z którym jeden z głównych bohaterów, właśnie ten mąż, miał wcześniej styczność i ma w ogóle traumę w ogóle zbudowaną na podstawie pożaru, więc no ogólnie wiadomo, cała jakby linia fabularna musi być też oparta na tym obrazie i jest w ogóle cała tajemnica owiana wokół tego, bo tam ta kobieta chce dowiedzieć się w ogóle o co chodzi z tym obrazem, bo to jest taka bardzo traumatyczna właśnie przeszłość dla tego męża i przez to on się w ogóle nie dzielił tym z żoną i jakby ona o tym nie wiedziała i dowiaduje się o tym od ex swojego męża, bo tam cały czas jest jakby też właśnie ta była dziewczyna tego męża jest cały czas w tej historii, która właśnie wie o tych jego traumatycznych wydarzeniach, więc sam kryminał jako kryminał jest super świetna ta książka, bo jakby ciągle trzyma w napięciu, bez przerwy się dzieją jakieś rzeczy i one są naprawdę sensowne, naprawdę ciekawe i jakby sama właśnie książka była taka bardzo fascynująca i właśnie ja bardzo lubię wątek tego nawiedzonych przedmiotów, ale takich, które mają jakby sensowne wytłumaczenie pod koniec i tu właśnie nie do końca tak było, ale to było właśnie idealnie rozegrane moim zdaniem. Ten kryminał jest taki właśnie świetną rozrywką. Tak, bardzo mi się podobała ta książka i bardzo Wam ją polecam. A moją, tutaj też o rodzinie, która się wprowadza do nowego domu, jest Wróć przed zmrokiem. I to była pierwsza książka, którą przeczytałam w tym miesiącu. Przepraszam, jeśli będę się natarczywie drapać przez cały filmik, ale chyba mam 50 ugryzień komarowych. Jest to książka o właśnie rodzinie, która wprowadza się do nowego domu, ale mamy tutaj dwie perspektywy, bo w perspektywie właśnie z przeszłości, bo to jak oni się wprowadzają do tego domu, to jest z przeszłości, że ojciec, matka i córka wprowadzają się do tego takiego starego domu, bo oni chcą w końcu jakiś dom z duszą. No i dostają dom z duszą i nie jedną duszą. I właśnie no i zaczyna tam nawiedzać i oni są przerażeni i bla bla bla. I ta dziewczynka tam jest mała, ona ma 5 lat. I później jest druga perspektywa już tej dziewczynki, jak ona jest dorosła. I właśnie tak się zaczyna książka, że ona jest dorosła i dowiaduje się, że jej ojciec umarł. I dowiedziała się, że on po wyprowadzce z tego domu, on w ogóle tego nie sprzedał. A ona myślała, że oni już nie są właścicielami tego domu i on jakby zostaje przepisany na nią. I jeszcze właśnie, jeszcze ważny wątek w tej książce to jest taki, że ten ojciec napisał książkę. On napisał całą jakby książkę na faktach właśnie o tym, że straszyło w tym domu i całe jej dzieciństwo się właśnie opierało, kręciło dookoła tego, że ona mieszkała w tym domu nawiedzonym, że ten jej ojciec jest sławny przez tą książkę i no wiele osób też w to nie wierzyło i też dlatego była taka... A ona sama tego nie pamiętała, więc nigdy nie mogła ani potwierdzić, była taka skołowana przez to i nienawidziła tej właśnie swojej całej przyszłości związanej z tym, bo ona nigdy nie pamiętała, czy tak było naprawdę. W sensie, czy naprawdę tam straszyło, bo ten ojciec w ogóle nie chciał o tym rozmawiać, a oni się szybko wyprowadzili z tego domu. No i ona wraca do tego domu, żeby go zremontować i sprzedać. I tak, i odkrywa tam wszystkie zatajone przez jej rodzinę tajemnice i ja na początku byłam sceptycznie nastawiona, bo ja nie lubię duchów. Nie lubię tak, w sensie duchów, nie konkretnie duchów, ale właśnie takiego wątku, że straszy w domu. No ja też, jeśli to ostatecznie wychodzi, tak. Że naprawdę ktoś straszy. Przez całą książkę ona nie była zła ani nic, tylko że ja miałam cały czas w głowie, że nie, że to się skończy właśnie tym duchem. I też właśnie nie była jakoś mocno trzymająca w napięciu, była taka,
że te perspektywy się tak przeplatały i no, jakby ciekawa była, ale nie była taka, wiesz, miałaś takie ciary i że chciałaś wiedzieć więcej, tylko jak już po prostu to samo zakończenie było takim wielkim zaskoczeniem dla mnie i było dobre. Bardzo mi się podobało i ja ją oceniłam w ogóle na tyle samo, co oceniam panią Janiszewską. Okej. A będziesz chciała więcej czytać od tego autora? Nie wiem. Może tak, bo on ma jeszcze kilka na BookBeatie, więc może sobie po prostu przesłucham. Ale myślę, że... On ma dużo tych książek. Tak, no, ale myślę, że ta akurat ci spodoba. Okej. Okay. Bo właśnie ona ma dosyć mieszane opinie, no. Więc tak... Ja ją mam dosłownie, to była jedna z pierwszych książek w tym takim, wiecie, ostatnim okresie, kiedy zaczęłam znowu czytać, którą sobie sama kupiłam. Mam ją chyba już 4 lata na półce, więc... Zobaczymy, ale chcę ją przeczytać w papierze wtedy. Kolejną moją książką są fiołki i jest to literatura koreańska, tak, koreańska. I tak jak też wam mówiłam, że ja mam trochę teraz fazę na takie właśnie azjatyckie książki. I nie zawsze są to dobre wybory. Nie zawsze są to dobre wybory, bo coraz bardziej się przekonuję do tego, że literatura koreańska nie jest za bardzo dla mnie. Chyba wolę tą literaturę japońską, szczerze. Ta koreańska... No, różnie mi z nią, raczej nie po drodze. W każdym razie... Nie odpisuje z koreańskie. No to wyjątek w takim razie. Dzisiaj ja pytam, tak. Że nie wiedziałam, nie byłam tak. Pewna. Chyba tak. Więc jest to książka, która opowiada o dziewczynie San, która od małego była jakby takim wyrzutkiem trochę społecznym i była taka odtrącana nawet przez własną matkę, była niechcianym dzieckiem i dorastała w takim przekonaniu, że po prostu jest nie zasługuje na miłość i ogólnie no, ma takie ciężkie po prostu życie osoby, która się czuje osamotniona. No i w zasadzie to wszystko po prostu przez całą książkę tak naprawdę przechodzimy z nią przez jej etap jakby dzieciństwa, poprzez właśnie dorastanie, dorosłość i jest tam wątek tego, że pracuje w kwiaciarni i że to też było takie przypadkowe, potem jednak zakochała się w tych kwiatach. I mamy tam bardzo mocny wątek przyjaźni, takie pierwsze miłostki i jakieś takie, wiecie, zbliżenie ogólnie. I ta książka, okej, ona nie była jakaś bardzo zła, w sensie ona ogólnie nie była zła. Ona... Po prostu ja jedyny jaki problem mam z tą książką i też z innymi koreańskimi książkami jest taki, że ta główna bohaterka jest po prostu nie do polubienia dla mnie, bo ona jest taką sierotą dla mnie, jakby... Mówiłam wam też w jakimś vlogu chyba o tym, że jakoś tak, ja nie wiem, takie nieudolne są dla mnie tego typu bohaterki i jakby z jednej strony właśnie też napisałam na Goodreadsie, że przez 90% książki nie nienawidziłam tej bohaterki, dobra, bezprzesadnie nie nienawidziłam, irytowała mnie, a na sam koniec chciałam ją przytulić i tak właśnie było, bo właśnie przez całą tę książkę jakby ona była kreowana jako właśnie taka, wiecie, poszkodowana przez los i w ogóle i jakby ja rozumiem to i jakby cenię to, że w książkach właśnie są tego typu też postacie, bohaterowie, ale to do mnie jakoś właśnie nie uderza do mnie to. I jakoś nie lubię tego, jak cała książka jest właśnie oparta na tym, na takim byciu poszkodowanym, tak, w takim sensie, że jakby już wszystko jest takie, że wiecie, że ja kocham beznadziejne książki, ale nie lubię, jak cała beznadziejność opiera się tylko na tym, że jakby główna bohaterka po prostu jakby jest taka... No, ale właśnie chodzi o to, że ona jest taka właśnie nieudolna i społecznie, i jakoś tak życiowo, i jakoś nie lubię właśnie tego. Nie lubię, bo to jest dla mnie takie frustrujące. A miała jakieś właśnie, że wyszła z tego, jakiś obrót tutaj właśnie osobowości, czy że była taka do końca nieudolna? Była do końca. W sensie miała takie przełomy, można by powiedzieć, ale no jakby właśnie do końca jest taka, że nie, no nie do końca i jest mi oczywiście szkoda, jest mi przykro za takie osoby, bo też nie mówię, że to jest, wiecie, nierealnie wykreowana postać, no bo wiadomo, takie osoby istnieją i też nie chcę, jeśli jesteście takimi osobami, nie nienawidzę was. Chodzi o to, że nie przepadam za czytaniem po prostu o tego typu osobowościach. Więc tak, ja nie jestem fanką tej książki. Przepraszam, trochę się za dużo rozgadałam. Moją kolejną są Wypieki defensywne. I o tym już troszkę mówiłyśmy, Wika mówiła na poprzednim wrap-upie, a ja przeczytałam to na początku tego miesiąca, więc niestety muszę wam tutaj przybliżyć fabułę raz jeszcze. Jest to książka, fantastyka o dziewczynie,
dziewczynce, nie, dziewczynie, ona ma 14 lat, która jest... Poważnej kobiecie. Która jest czarodziejką, ale jej moc jakby polega tylko na czarowaniu ciasta i ona pracuje w piekarni i tylko do tego jej się to przydaje, bo czaruje ci jakieś ciasteczka i chleb, żeby lepiej rósł. Jezu, to jest takie słodkie. No, jest mega fajna ta książka. I ona ma takiego piernika. Ona ożywiła piernika. Ja wolę boba. Jezu, no. Zakwas chlebowy. I zaczyna się ta książka tak, że ona znajduje zwłoki. To w ogóle nie jest smutna książka. Ta książka się zaczyna tak, że ona znajduje zwłoki w tej piekarni, w której pracuje. To jest piekarnia jej cioci. I znajduje martwą dziewczynę, która też jest czarodziejką. No i ona chce się po prostu dowiedzieć, kto to zrobił, ale sama zostaje też o to obarczona winą. I ona sama zostaje obarczona winą za to zabójstwo, mimo że... Ona nic nie zrobiła, ona ledwo przyszła obok tej dziewczyny i ona zostaje zabrana tam do zamku, gada sobie z tą królową, to nie wiem, czy to jest królowa, czy jakaś tam... Tak, królowa. Tak, tak. I no i okazuje się, że po prostu po mieście grasuje jakiś mężczyzna, który zabija czarodziei, właśnie postacie, które mają jakąkolwiek magię, bo tam właśnie to było takie ciekawe akurat z tą magią w tym świecie, że niektórzy właśnie tacy, co pracowali w królestwie czy coś, to byli właśnie tacy z wyższym stopniem magicznym, że nie wiem, czarowali wodą albo ogniem, jakimiś żywiołami, a niektórzy mieli po prostu właśnie, o, czaruję tylko chlebem. No. Ona zaczyna pracować z chłopcem, z bratem młodszym tej dziewczyny, którą znalazła zabitą u siebie w piekarni. I to akurat było smutne, jak on się dowiedział, że to jest jego siostra. I tak, i w tej książce bardzo mi się podobało, to już mówiłam, jak Wika mówiła o tej książce, właśnie to, że ta bohaterka była bardzo realistycznie wykreowana jak na swój wiek, bo ja nie czytałam w ogóle fantastyki, gdzie główną bohaterką była tak młoda dziewczyna, ona miała tam właśnie 14 lat i zachowywała się tak, nie wiem, to był jakiś taki oddech, że ona się zachowywała tak właśnie trochę dziecinnie, ale też tak już, że ona brała na siebie dużo odpowiedzialności i jakby, nie wiem, ogarniała, co się dzieje dookoła. Właśnie podobał mi się wątek tego, że ta dziewczyna była taka świadoma tego, że nie wiem, ma dookoła siebie dorosłych ludzi, którzy powinni się zająć tą sprawą, a ona czuje się, jakby ona musiała być za to odpowiedzialna i dowiedzieć się, kto zabił tą dziewczynę. I jeszcze jakby dodatkowo jeszcze ten fakt, że ona miała tego chłopca, no nie pod opieką, ale czuła się trochę za niego odpowiedzialna, że jakby wie, że umarła mu siostra. Właśnie ona dużo mówiła o tym, że nawet jak nie była żadną bohaterką, jak po prostu wiedziała, że musi wziąć sprawę w swoje ręce, to że ona tak obarczała winą tych dorosłych dookoła, że mówiła, że ona nie powinna tego robić, że ona to zrobi, bo musi, czuje, że musi, ale że nie powinna, bo są ludzie, inni ludzie, którzy powinni się tym zająć. I to było bardzo ciekawe, jakoś ładnie było to całe rozpisane w tej książce. I tak, bardzo polecam, była taka otulająca i kochana. I wzruszająca też była. Była taka słodka. No była. Polecam wam bardzo. Kolejną moją książką była bardzo krótka książka, czyli Dociekanie psa od Franza Kawki. I to jest bardzo ciekawy taki... To jest taki bardziej elaborat na temat życia ludzkiego ogólnie, takiej kondycji ludzkości. Jest to po prostu dosłownie Dociekanie psa. Opisywanie tego psiego życia z perspektywy właśnie psa, który żyje jakby w społeczeństwie psów, ale no wiadomo, jest to jakby pretekst do tego, żeby opisać społeczeństwo ludzkie. Także tak, i dosłownie nie wiem, co mam powiedzieć więcej na temat. Po prostu była niezwykle ciekawa. Mi się bardzo podobały jakby wszystkie takie rozkminy, które tam były. I w ogóle każda taka najmniejsze spostrzeżenie. Jakby po prostu były na przykład jakieś losowe sytuacje, które ten pies przeżył i odnosił się do nich właśnie tak rozmyślając nad nimi. Na przykład przyszły do niego psy chodzące na dwóch łapach i on po prostu się przez nie wiem, kilka stron rozwodzi nad tym, że na początku on nie zwrócił to mojej uwagi, ale potem jak to zobaczyłem, to zacząłem się nad tym zastanawiać. I wiecie, to jest takie bardzo filozoficzne takie, ale mi się bardzo podoba coś takiego. Ja lubię właśnie Kawkę w takim wydaniu skupiającym się na rozmyśleniach, bo na przykład w procesie jest dużo takich fragmentów, gdzie jakby są same opisy sytuacji i jakby same takie właśnie opisy jakichś zdarzeń, zjawisk, ale są też właśnie fragmenty, które jakby opisują to, w jaki sposób bohater czuje się w tej postawionej sytuacji. Proces byłby dużo lepszy, jakby było tylko to w tej książce. Tak, 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 więc jakby... Jezu, dobrze.
No ja mam dar do wylewania rzeczy, to ja powinnam dostać order. Ja na pewno, gdyby była jakaś księga Guinnessa na podstawie najwięcej rozlanych rzeczy w ciągu życia, najwięcej jakichś dziwnych przypadków, na pewno bym to wygrała, ja muszę się zgłosić. Tak, więc nieważne, bardzo wam polecam tę książkę, jest bardzo krótka i świetna. Zresztą jak o tym mówisz, w sensie na drugi raz jak o tym mówisz, mam przed oczami Wyspę Psów. Tak się czyta. Ma podobny vibe, bo właśnie no, tam też jest jakby to takie społeczeństwo ukazane, nie? I tam też jakby rzeczywiście to jest takie bardziej jak ten pies czuje się jakby właśnie w tym społeczeństwie psów. Jak on. Fajne. Także moją kolejną książką jest Sociopath i słucham tego na BookBeatie po angielsku i o tym też mówiłam sporo, więc też was odsyłam do vlogów i pokrótce wam tutaj opowiem, że jest to autobiografia autorki, która zmaga się z tym, że jest socjopatką, z zaburzeniami socjopatycznymi. I tak to w sumie tyle, jakby mamy jej przemyślenia, to jak ona od dzieciństwa czuje się inna, jak czuje inaczej, jak reaguje inaczej, jak to wpływa na jej relacje, na to, czy ona w ogóle potrafi być jakby zdolna do odczuwania empatii i jak wygląda u niej miłość, to jak wchodzi później w karierę i staje się terapeutką. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa była ta książka i była super, ja jej dałam 5 gwiazdek, więc tak polecam i to tyle. Kolejną moją książką jest Ten dziwny wiek i opowiada on o czarnoskórej kobiecie w sumie, która jest opiekunką do dziecka, w sensie niby do dzieci, ale głównie opiekuje się jedną dziewczynką, takiej bogatej rodziny. I mamy tu perspektywę właśnie i tej dziewczyny, która jest tu opiekunką, i perspektywę tej matki tych dzieci. Mamy głównie jednak tą perspektywę Emiry, tej właśnie opiekunki. I to jest bardzo ciekawe, bo właśnie... A, i tego wam nie powiedziałam, to zawsze opowiadam, jak mówię o tej książce, że historia zaczyna się tak, że nasza Emira jest wysłana, tak wiecie, emergency, w trakcie jakiejś imprezy dostaje telefon, że ktoś wybił okno w domu właśnie tej kobiety, którymi dziećmi się opiekuje i czy nie mogłaby szybko przyjechać, żeby zostać z tą dziewczynką. I przyjeżdża w trakcie, właśnie jakby wyrywa się z tej imprezy, gdzie wiecie, ma takie ubrania no, typowo imprezowe, a nie do opieki nad dzieckiem, ale no jednak jest w ubraniach i jest wysłana na targ taki, gdzie oni tam często chodzą i zatrzymuje ją ochrona i mówi, że halo, halo, czy to jest pani dziecko? Ona mówi, no nie. Oni mówią, no to muszę wezwać policję i wiecie, jakby zaczyna się robić afera i przychodzi chłopak, który nagrywa tą sytuację i tam, wiecie, mówi, cały czas dopinguje tej naszej bohaterce, że dobrze, dobrze mówisz, dawaj, pociśnij ich. Cała książka właśnie jakby jest... lawiruje wokół tych takich tematów ogólnie wykluczenia czarnoskórych ze społeczeństwa, też jakby wchodzenia właśnie w taką dorosłość, już będąc dorosłym, z takiej perspektywy osoby, która czuje się gorzej od swoich znajomych przez to, że jakby jako jedyna nie ma pracy na etat i to nie jest jakby poważna praca i cała reszta jej przyjaciół ma już jakby takie właśnie zawody, wiecie, poważne, typu pielęgniarka i tak dalej, a ona nadal jakby nie ma ubezpieczenia i jest podpięta pod ubezpieczenie swojej matki. To jest niby szczegół, ale jednak cały czas o tym, dosłownie cała książka, przez całą książkę ten motyw się powtarza, więc to jest ciekawe, ale w każdym razie ta książka była świetna, ja się bardzo dobrze bawiłam czytając ją, mi sprawiła ogrom przyjemności i uważam, że ogólnie jest taka dosyć świeża, jak na właśnie tego typu historie o dwudziestoparolatkach, bo nie jest właśnie, jakoś skupia się na takich ciekawych aspektach, plus jest taki świetny plot twist w tej książce, jest taki zaskakujący i właśnie ten motyw jest dla mnie taki ciekawy, że ja jestem fanką tej książki. Ja nie wiem, czy nie zmienić oceny na 5 gwiazdek, bo ona naprawdę jakoś długo ze mną siedziała i była intrygująca. Mamże moją kolejną. Są rozmowy z przyjaciółmi, Sally Rooney. I to tutaj nasza przebojowa książka ostatnich miesięcy, mojego tego. Ale jesteśmy teraz fankami Sally Rooney! Mojego tego, a Wiktorii poprzedniego miesiąca. I jest to moja pierwsza książka od tej autorki. Więc no ja byłam w niebo wzięta, moi drodzy. I jest to opowieść o dwóch przyjaciółkach, które mieszkają razem i tworzą razem poezję. I są no, one właśnie w tych... byłych dziewczynach. A tak, i były one razem tam w liceum przez jakiś krótki okres. I są one, wiecie, w swoich 20s i tam próbują ogarnąć życie i akurat poznają jakąś wpływową kobietę tam w świecie literatury i
ta przyjaciółka naszej głównej bohaterki, z którą ona mieszka, zaczyna się interesować tą kobietą, a nasza główna bohaterka zaczyna się interesować jej mężem. I więc jest to głównie właśnie książka o i przemyśleniach tej głównej bohaterki, tego jak ona nie umie się w ogóle porozumiewać z ludźmi dookoła niej i samych jakby relacjach, nie tylko jej. I ze sobą i, też. Tak, z samą sobą i relacjach właśnie jej z tą przyjaciółką, jej z tym chłopem, z właśnie z tym mężem tej babki z literatury. Więc no, jest bardzo taka ludzka ta książka, jest śliczna, jest bardzo realistyczna i jest bardzo szczegółowa, co mi się bardzo podobało, że autorka właśnie wplata tutaj nam wszędzie takie nieistotne szczegóły, które większość autorów myślę, żeby pominęło, a ona wie, że to jest jednak coś, co przykuwa uwagę i jest takie sprawia, że ta książka właśnie jest jeszcze bardziej naturalna i to się czyta tak, nie wiem, tak jakbym czytała czyjś pamiętnik. No, fajna. No, troszkę ma taki vibe, to więc prawda. Bardzo polecam, ja byłam świetnie zaskoczona i świetnie zaskoczona i na pewno sięgnę jeszcze po kolejne. Nową, czekamy bardzo na nową. Tak! Bardzo czekamy na Intermezzo. A ja jeszcze nie przeczytałam... I będzie o szachach, jakie to będzie fajne! A ja nie przeczytałam jeszcze niespokojnych, tylko... Niezapomnianych. Nie się nazywają... Normalnych. Normalnych ludzi, i więc tak, ja jeszcze mam dwie przed sobą. Ja też muszę to przeczytać po angielsku jeszcze. Moją kolejną książką są Chłopki, czyli opowieści o naszych babkach i jest to po prostu reportaż o kobietach pracujących na wsi, o naszych babkach, tak? Głównie w XX wieku. I ten reportaż był wstrząsający i był bardzo ciekawy. Bardzo się cieszę w ogóle, że ta autorka jakby dała głos tym kobietom i jeśli właśnie chodzi o chłopki i jeśli chodzi o służące do wszystkiego. Bo ja uważam, że ten temat jakby, mimo tego, że każdy ma gdzieś tam, wiecie, te historie powiedzmy zakorzenione w rodzinie i jakby każdy gdzieś coś tam słyszał, to rzeczywiście był on tak przemilczany, jakby w porównaniu do tego, jakby ile te kobiety musiały przecierpieć przez, jakby, dobra, mówię o tych chłopkach, bo już chciałam się odnosić do dwóch tych książek, ale mówię o chłopkach, ile te kobiety jakby musiały przecierpieć i jak ciężko, jakie ciężkie życie w ogóle miały, będąc właśnie kobietami ze wsi. I uważam to za dosyć problematyczną część historii, że po prostu właśnie jest to przemilczane zupełnie, więc ja się bardzo cieszę, że jest w końcu oddany głos tym kobietom i bardzo był rzetelny ten reportaż. On nie był w ogóle oceniający, był taki właśnie przedstawiony z dwóch stron mocno, jakby wiadomo, że reportaże powinny takie być, ale jednak no, nie każdy taki jest, a tu rzeczywiście właśnie było super to, że nie było tylko pokazane, to tak jak w miłości to współczuję, że tam też nie było tak, że tylko, że o Jezu, ale mają życie i w ogóle masakra, tylko też były te pozytywne aspekty i tutaj tak samo też jakby były te takie perspektywy osób, które na przykład były zadowolone z takiego życia. Wiadomo, że teraz nie do końca byśmy nazwały to jakby zadowolenie, w sensie... Bardziej przyzwyczajenie. No właśnie tak nie, no tak właśnie... Ale tam też były pozytywne aspekty. W sensie, no były pozytywne, ale też właśnie takich, też były takie kobiety, które wiesz, mówią, że no właśnie na przykład ta z miłości to współczuje, ta no. tytułowa, co powiedziała. No. No to dlatego, że te kobiety są jakby, nie znają niczego innego. No też, ale no jakby, nie wiem, no uważam, że też były tam przedstawione takie historie, które pokazywały, że takie życie im po prostu pasuje. Więc jakby wiadomo, no też kwestia braku wyboru, no jak jesteś chłopką, jakby urodzoną w biednej rodzinie, no to nie staniesz nagle mieszczanką, która chodzi po salonach z dnia na dzień, ale no jednak właśnie... Tak, bardzo mi się to podobało, bardzo się cieszę, że było jakby wszystkie aspekty jeszcze były tam poruszane. Dosłownie od jakiejś żywności, co one jakby jadły, porównanie jakby właśnie do też takich mieszczańskich zwyczajów, tego właśnie, tego stosunku do kobiet z miasta, po właśnie jakieś kwestie aborcyjne, poprzez właśnie... poprzez właśnie zakładanie rodzin, jakiś stosunek do mężów i wiecie o co chodzi, jakby wszystkie aspekty, wszystko czego byłam ciekawa, było tam uwzględnione, więc bardzo jest rzetelny i taki wyczerpujący ten reportaż. Ja przesłuchałam też Dom w butelce, czyli rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików. I ja chyba mówiłam tylko o tym, że zaczęłam to słuchać i później już nic więcej nie powiedziałam, przepraszam, wypadło mi to z głowy. I no, to są dosłownie wywiady z dorosłymi dziećmi alkoholików i bardzo ciekawa była ta książka, jakby nie uderzyła mnie personalnie, bo ja nie miałam nigdy
jakby nie miałam doświadczenia z alkoholizmem w dzieciństwie, ale jest to takie bardzo otwierające głowę i właśnie takie rozjaśniające całe, no tak jak zwykle właśnie takie książki, że nawet jeśli cię to nie dotyczy, to jest takie rozjaśniające w twojej głowie cały ten temat i to, jak takie osoby mogą się czuć. I bardzo ciekawe to jest, że dowiadujemy się po prostu tego, jak to, że ludzie dorastali wychowywani przez właśnie rodziców alkoholików, to jak to wpływa na ich późniejsze relacje i też nie tylko relacje z ludźmi, ale też z alkoholem, ich samych w sensie. Pani, co prowadziła też te wywiady wszystkie, to ona też miała bardzo takie ciekawe pytanie, jakby ona była taka wyrozumiała, tak mi się miło tego słuchało, bo tam byli, wiecie, tacy Polacy typowi, tak? I nie wiem, był na przykład jakiś, kurczę, Zbigi, 40-latek, co mówi o tym, że no, że w rodzinie bili i pili i coś tam, ja teraz też biję i piję. W sensie, tylko nie wiem, powiedzmy jeden był taki przykład, nie wszystkie takie były, ale chodzi mi o to, że ta pani, co zadawała te pytania, była taka, że no i że jak się teraz czujesz z tym? I że jak to wpłynęło na to i na to? I ona zadawała takie bardzo szczegółowe pytania, które właśnie jakby potrafiłam to usłyszeć, że ci ludzie, co z nią rozmawiali, byli tacy, o, że serio, że no powiem ci to. I byli tacy, nie wiem, to było jakieś takie kochane, że bardzo, bardzo dobrze oni się traktowali nawzajem, mimo że to był sam tylko wywiad, ale jakoś to strasznie mnie to tak złapało za serce, że oni tak miło się ze sobą komunikowali. Ale same te historie też były bardzo ciekawe i no smutne były. Większość było bardzo smutnych, ale też niektóre były takie bardzo rozczulające i wzruszające, jak słyszysz, że ktoś po prostu wyszedł z tego i jakby w ogóle, wiesz, pożegnał całą tą swoją przeszłość tych rodziców i jest teraz dużo lepiej. Moją kolejną książką jest Znachor. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że przesłuchałam tę książkę, bo zabierałam się do niej dosyć długo już, bardzo długo miałam ją w planach, a na szczęście pan Bóg widz, nasz najdroższy, postanowił ją dodać, więc jestem bardzo zadowolona. Jest to historia profesora Wilczura, który z dnia na dzień tak naprawdę traci jakby sens życia, swoją żonę, bo postanawia go zostawić dla kogoś innego i wyjechać z córką, którą też bardzo kochał. Więc zostawia go po prostu bez, wiecie, żadnych zupełnie, bez słowa, po prostu zostawia list i wyjeżdża. I on, wiecie, był taki bardzo szanowany w swoim, to był jeden z lepszych jakichś lekarzy w Warszawie. I nagle on właśnie idzie do baru, upija się tam, zostaje pobity, wskutek czego następuje u niego amnezja i nie pamięta zupełnie swojego dotychczasowego życia. I to jest jakby pierwsza, nie wiem, godzina audiobooka i następne 12 godzin po prostu on nie wie, kim jest i obserwujemy jego życie jako osoba, która tak naprawdę zaczęła od zera i wiecie, jakby próbuje się odnaleźć w tym świecie, nie znając siebie i swojej tożsamości, plus właśnie mamy wątek znachorstwa, czyli leczenia nie będąc lekarzem, bo on jakby w swojej tej jakby wiosce, której ostatecznie ląduje, bo nie wraca do Warszawy, zostaje właśnie znachorem tytułowym i próbuje leczyć ludzi bez żadnych, no, bez doświadczenia, mimo że on ma doświadczenie, ale o nim nie wie i wszyscy widzą w nim, że właśnie on był takim bardzo uznanym tam znachorem, wszyscy widzą w nim ten taki dryg do bycia lekarzem, ale no on nie, jakby twierdzi, że nie był lekarzem, więc to jest takie ciekawe. Ta książka była bardzo fascynująca i była taka właśnie też angażująca, mamy tam bardzo dużo perspektyw, w sensie osób po prostu, którzy mają jakby rozwinięte swoje własne wątki, więc ogólnie jest taka wielowątkowa ta powieść. Ona mi się kojarzy trochę jakby z lalką, ale w takim, no tylko w kontekście tego, że też jest napisana na takim, no, że czuć, że to nie jest jakby, wiecie, współczesna książka. No też nie jest staropolska, ani nic takiego, ale no nie jest to też współczesna książka, więc była ona taka specyficznym językiem napisana, ale była, jakby to było też ciekawe do podążania za tym. Było fajne. Ale były też wątki, które trochę mniej mnie interesowały. Książka tak ładnie opisuje cały obraz społeczeństwa wtedy i jakby jest taka też nie dość, że ciekawa jakby fabularnie, to jeszcze daje się taki wgląd na to, jak wyglądał wtedy świat. Jak wyglądała wtedy Polska i polskie społeczeństwo. Bardzo mi się to podobało. Była to wyśmienita rozrywka oraz kulturowa ciekawostka. Moją kolejną są traumy z dzieciństwa. Dzieciństwa, nie z. I jest to książka samorozwojowa o tym, jak wszystkie schematy, które mamy teraz zakodowane w głowie, pochodzą właśnie z tego, jak byliśmy traktowani w dzieciństwie. I
podaje też bardzo ciekawe pytania i ćwiczenia na to, jak sobie z tym radzić teraz i jak można samemu sobie to przepracować. Więc jest naprawdę taka rzetelna i pokazuje, że można coś z tym zrobić, a nie no, powinieneś coś z tym zrobić, tylko możesz to zrobić. I pani autorka, bardzo mądra kobieta, bardzo mądra terapeutka, więc jest świetnie napisana i polecam bardzo. Kolejną moją książką jest, ja w ogóle bardzo dużo reportaży czytałam w tym miesiącu, nie wiem czemu, ale moją kolejną książką jest Żyje czy to mało. Nienawidzę tego tytułu. Jest okropny. Okropny to jest tytuł. Jest to reportaż, który opowiada o szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Zaborze. I w tej książce są historie jakby z najwcześniejszych lat założenia tego szpitala psychiatrycznego, więc już z jakichś lat 70., gdzie wiecie, to wyglądało zupełnie inaczej, jakby podejście ludzi ogólnie do umieszczania dzieci w psychiatryku było zupełnie inne. Dzieci też jakby miały zupełnie inne życie, wiecie, bez technologii, więc to jest ciekawe też właśnie, w jaki sposób autor opowiada nam, jak wyglądały zajęcia na przykład w takiej szkole przez te wszystkie lata. Więc fascynujący był ten reportaż pod tym względem. Był naprawdę też taki ciekawy jakby przez sam wgląd na to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje taki szpital, ale no oczywiście też przez historię, bo każdy rozdział jest po prostu nazwany innym imieniem pacjenta bądź pacjentki i opowiada zupełnie różną historię. Każde z tych dzieci przeszło przez piekło, ale to piekło dla każdego wyglądało zupełnie inaczej. I no było to wstrząsające. Każda historia była... Wiadomo, jakby były historie, które jakoś mnie dotknęły bardziej, inne dotknęły mnie mniej, ale ciekawe jest to właśnie, w jaki sposób te dzieci później sobie radziły. I jakby jak próbowały rzeczywiście wyjść z tego. Ten szpital był takim miejscem, gdzie naprawdę mogli odnaleźć siebie jakoś w tej trudnej sytuacji i wyjść z tego wszystkiego. Wiadomo, niektórym się udało, innym nie. I to też było właśnie przykre, bo było pokazane to, jak nawet w takim miejscu, gdzie każdy się stara, żeby ci było lepiej, gdzie jakby każdemu zależy na tym, żeby tobie było dobrze, to i tak jakby nie każdemu wychodzi, nie? I to jest bardzo przykre, bo jakby no nie każdy ma tu szansę, żeby żyć znowu. I no przykra była strasznie ta książka. Była mega, bardzo, bardzo wstrząsająca, ale opiera się też ona właśnie na jakby wywiadzie i teraz dowiedziałam się w ogóle, że to jest autorstwa mężczyzny, z którym jakby jest przeprowadzany wywiad w tej książce? Tak mi się ale są dwóch, więc może to jedna pisze, a on jest też jakby... Aha, no to tak, to chyba tak, no to nieważne. W każdym razie dużo właśnie tam jest powiedziane o panu Marcinie, bo jakby cały wywiad jest przeprowadzony właśnie z panem Marcinem, który jest wychowawcą właśnie od tych początkowych lat tego szpitala, więc on ma też jakby, wiecie, przekrój wszystkich tych osób, z którymi zetknął się tam. I on ogólnie jest bardzo ciekawą postacią i naprawdę cieszę się, że takie osoby są na tego typu stanowiskach. Bardzo doceniam reportaże tego typu, ogólnie doceniam bardzo reportaże, jestem fanką reportaży. Tak, była smutna, była bardzo smutna i jak powiedzieli w ogóle ten tytuł książki, bo tytuł książki to jest po prostu jakby cytat dziewczynki, która miała właśnie tam wywiad. I no, okropny. Mamy kolejną Sally, moi drodzy. Sally. Rooney. Jesteś piękny w świecie. Jest to, jak możecie zauważyć, druga książka pani Sally w tym miesiącu, w poprzednim. No i była tak samo świetna jak tamta. Jakby nie umiem odróżnić ich teraz też do końca, tak jak mogłam na początku, w sensie od razu po przeczytaniu jej. Teraz mi się trochę zlewają w jedno. Pamiętam, że na pewno zakończenie tej mi się bardziej podobało, ale tak fabularnie to ja muszę się tak skupić, żeby sobie oddzielić te postacie. Ja mam tak samo, bo jakby to jest bardzo jakby podobny motyw. Tak, jakby... że nawet ci ludzie, w sensie ci bohaterowie w obu książkach są w ogóle całkowicie inni i jakby historia też jest inna w ogóle, ale jakoś, że przez to, że jest to tak napisane identycznie, w sensie, no wiecie o co chodzi, że jakby w ten sposób, to nie umiem, tak muszę je tak rozdzielić w głowie, tak od siebie, ale tak rozerwać. Ale też przez to, że miałaś taką małą przerwę między czytaniem, to ja miałam ten sam problem. Ale jest to książka o dwóch przyjaciółkach, które porozumiewają się ze sobą listownie i... Mailową. Przepraszam, mailowo. To jeszcze nie ten czas. Mailowo. I ich relacjach ze swoimi partnerami. I też ich relacjach, które właśnie mamy
głównie ukazane właśnie tylko przez te maile. I to jest takie ciekawe, bardzo, bardzo ładnie one ze sobą piszą i ciekawe, że one bardzo poruszają takie jakieś tematy z dupy wyjęte. Ja to najbardziej lubię w takich rzeczach. To było takie świetne, że one nagle, nie wiem, piszą po prostu, hej, co u ciebie, że opowiadają swój dzień, a później, a co myślisz o tej nowej wystawie w muzeum w sumie? Ja lubię bardzo to, jakby jak na przykład były takie, właśnie, że te dygresje na przykład mają te maile, że zaczynają, że no, że hej, że i zawsze jest to, że na początku pytają, że no jak tam w ogóle u ciebie z Feliksem ten, a ja w ogóle ostatnio zastanawiałam się nad tym, jak figura Jezusa dla mnie wygląda w głowie ten i jakby na końcu zawsze są też takie, że jakby one się odnoszą do siebie, że a co ty o tym uważasz, kim jest dla ciebie Jezus jako postać? Że tak, to jest później odpowiadają na to i później jeszcze opowiadają o sobie i zaczynają jeszcze kolejny temat, na który w kolejnym mailu ma się odwołać ta druga osoba. Więc tak, była świetna. Bardzo mi się podoba relacja. Kocham tę książkę, uwielbiam ją. Bardzo mi się podoba relacja właśnie tych przyjaciółek i z tymi facetami też była bardzo ciekawa. Była bardzo. A lubisz w końcu Feliksa? Bo nie gadałeś. Nie. Zakończenie było pyszne było. Kolejna książka to jest Idealny czas na smuteczek, czyli nowość na polskich księgarniach. To japońska książka prawdopodobnie, bo dzieje się w Japonii, mówiąca o kobiecie, która skończyła liceum i zawsze marzyła, żeby mieszkać w wielkim mieście, więc zamiar przeprowadzić się do Tokio. Przy okazji chce też trochę ograniczyć swój kontakt z matką, bo mają nie do końca takie dobre relacje, nie do końca się dogadują. I przeprowadza się do domku takiej starszej kobiety, która teoretycznie jest tam jej jakoś daleką krewną, ale praktycznie to nigdy w życiu jej nie widziała. I ogólnie ta kobieta jakby, ona ma taki dom, gdzie ona, to nie jest pierwszy raz jak ona to robi, w sensie, że ona wcześniej już przyjmowała tego typu kobiety właśnie, które chcą się przeprowadzić do większego miasta, żeby zarabiać pod swoje skrzydło. I ma jakby taki specjalny właśnie pokój dla tych dziewczyn, który jest cały w zdjęciach kotów. A, ja myślałam, że ona ma jeszcze osobny taki pokój specjalny poświęcony dla tych kotów. Nie, właśnie, że w tym pokoju, gdzie ta dziewczyna przyjeżdża, jest cały właśnie w tych zdjęciach kotów i okazuje się, że to są jej zmarłe koty. A ona lubi koty, ta główna bohaterka? Czy myśli sobie, Jezu, co to za psycholka? No ma takie, że co to za psycholka, ale też nie, że nie lubi, ale takie, że ma, no ona jest w ogóle tylko obojętna na wszystko i no i w sumie całą książkę zagłębiamy się w relacje tej bohaterki z tą właśnie starszą panią, tego jakie ona ma jakby spostrzeżenie na temat jej życia, tego jak ona porównuje swoje życie do jej życia i jej relacji z mężczyzną. I ja nienawidzę tej głównej bohaterki, ja jej nienawidzę, akurat nie wiem, tak mi działała na nerwy przez cały czas. Była gorsza niż ta fiołkowa? No Boże, no straszna była, chyba krótsza była tylko na szczęście, ale nie, no jakby... Gdyby sam pomysł fabuły jest w porządku, ale w sensie, że wydaje mi się, że można by było zrobić z tego naprawdę coś ciekawego, a mam wrażenie, że i ten jakby wątek z tymi kotami nie był dobrze zagrany, ani ta relacja w ogóle tej głównej bohaterki, tej Chizu z tą babcią była taka nieładna była po prostu, taka nieestetyczna wręcz, że jakby ta bohaterka miała ciągle za złe tej kobiecie, że ona ma lepsze życie będąc starszą osobą, a ona czuła się skrzywdzona na przykład przez to, że ta kobieta, pani starsza ma mężczyznę jakiegoś, który do niej przychodzi, a ona nie ma, nie jest w związku i nią się nie interesują faceci. Wiecie o co chodzi, że bo jakiś taki, ona cały czas była taka zawistna wobec wszystkich i była taka negatywną postacią, była strasznie. I o ile ja właśnie lubię książki z czarnymi charakterami, to jakby to nie była taka typowa to nie był taki typowy czarny charakter, bo mi się wydaje, że my ostatecznie jako czytelnicy mieliśmy lubić tą bohaterkę. Że ona jakby w pewien sposób miała taki przełom jakiś. No, ale właśnie nie, też nie, no bo nie było jakby jakiegoś przełomowego momentu dla jej charakteru ogólnie, dla budowania jej charakteru, ale bardziej taki, że mieliśmy ją zrozumieć. A. Ja nie zrozumiałam jej i ja też właśnie uważam, że ta książka i zamysł tej książki był taki, że, znaczy nie wiem, czy mogę tak uważać, myślę, że zamysł tej książki był taki, że miała nam pokazać właśnie taki kontrast pomiędzy charakterem tej babci, a charakterem głównej bohaterki i był on zachowany, ale według mnie w ogóle ta relacja realistycznie nie została poprowadzona realistycznie, bo w prawdziwym życiu takie osoby nie dogadywałyby się tak jakby patrząc na to, w jaki sposób one ze sobą rozmawiały. Bo one jakby, ta babcia cały czas lubiła bardzo tą Chizu i ona była taka do niej pozytywnie nastawiona. Bo
z jednej strony ta Chizu też nie była tak, że ona uzewnętrzniała każdą myśl, więc ta babcia też nie wiedziała do końca. Mm. Ale no z drugiej strony, jak już by mi taka gówniara gadała takie rzeczy, ja bym zagotowała się, więc... Nie, ta książka w ogóle nie... Samej książki nie jestem w stanie ocenić jakoś tak za bardzo obiektywnie, przez to, że ta bohaterka mi tak działała na nerwy, że ja na niczym innym nie potrafiłam się skupić. Bardzo była denerwująca. Przesłuchałam Woman Eating i tego nie ma jeszcze po polsku. Kobieta jedząca. Kobieta jedząca. Ale jest ciekawe, to... jak to przetłumaczą. No. Ta książka opowiada o dziewczynie, młodej dziewczynie, która wyprowadza się od matki i próbuje żyć na własną rękę, będąc wampirem. I to jest taki backstory, że ta matka po urodzeniu jakoś ją zamieniła w tego wampira, ale jej ojciec był człowiekiem, więc ona jakby miała w sobie jeszcze to człowieczeństwo i próbuje przez całą tę książkę jakby stłumić tego demona w niej, tak to nazywa. I ona nie zabija ludzi, jakby nie żywi się ludzką krwią, tylko właśnie jak mieszkała z tą matką, to ta matka miała, wiecie, tam jakichś zaznanych rzeźników, którzy załatwili jakąś fińską krew. I ona później, jak już wyjeżdża z tego miasta... Fińską? Świńską. Myślałam, że fińską. I ona jakby nie umie sobie poradzić z tym, nie umie sobie znaleźć właśnie tego jedzenia, nigdy nie chce sprzedać tej krwi świni i ona nie wie, co ma robić. Ale bym nie chciała takiej krwi świni. No, ta książka właśnie jest taka brudna też trochę, przez to, że jak ona już ma takie breaking points, kilka właśnie przez całą tą fabułę, to ona się tak zapuszcza, ta dziewczyna. Ona mieszka w takim, nie wiem, właśnie tak... Ona mieszka w takim akademiku jakby z ludźmi, artystami i ona zaczyna praktyki w galerii sztuki. I jak ona wraca do tego swojego mieszkania i ona w takiej ciemności siedzi, w brudzie i to jest taka, nie wiem... Taki, styki. No, taka klejąca jest ta książka, ale jest fajna, jest... Pokazuje też właśnie to, jak ona zakochuje się w jednym chłopaku i też nie wie w ogóle, od jakiej strony do tego podejść. Ona nie umie jakby się komunikować z tymi młodymi ludźmi dookoła niej i nie umie się wpasować w społeczeństwo przez to, że jest tym potworem i ona cały czas jakby się katuje za to. Właśnie, bo ta matka była okropna, ona ją jakby zmieniła w tego wampira przez całe dzieciństwo. Ona jej mówiła, że jesteś demonem, że nie możesz po prostu sobie pozwalać na nic, na żadne przyjemności, że jesteś okropna i obleśna i ona przez cały czas jakby sobie myśli tak, że ma tego człowieka w sobie i jakby próbuje, wiecie, zapoznać się z tymi ludźmi dookoła, ale ma później tak, że nie, że ja jestem obleśna, jestem potworem, że zaraz ich wszystkich zabiję, a w ogóle nie zabijała wcześniej nikogo. Tak, jakby było to bardzo takie oryginalne podejście do tego wampirzego tematu, ale podobała mi się, no była ciekawa dość. Myślę, że by ci się spodobała. Kolejną moją książką jest Na dnie w Paryżu i w Londynie George'a Orwella. Jest to książka opowiadająca o fragmencie w jego życiu, czyli momentu, w którym on był włóczęgą i po prostu tułał się z jednego przytułka do drugiego, czy przytułka takiego hotelu, powiedzmy. I ja nie jestem fanką tej książki zdecydowanie, bo uważam, że to by było dobre, gdyby to było opowiadaniem albo jakimś ogólnie krótszą formą niż taką powieścią, bo ja się nie czułam, jakbym w ogóle czytała jakby powieść. Ona jest bardzo powtarzalna i cały czas, przez całą książkę dzieją się dosłownie te same wydarzenia. Nie dzieje się tu nic, co byłoby w jakikolwiek sposób jakby zaskakujące albo wiecie, jakby wychodzące z tego schematu bycia tym włóczęgą. Jakby nie jest, ona jest bardzo taka spłaszczona pod tym względem, bo rzeczywiście jakby temat samego włóczęstwa jest dość wyczerpany, ale nie, w ogóle jakby nie chciałam sięgać po tę książkę, bo ona była taka właśnie męcząca strasznie, ona mi się dłużyła niemiłosiernie i nawet jak były jakieś takie anegdotki z życia tych ludzi, których on poznawał w tej swojej podróży wielkiej, to one były też takie bardzo przyziemne, jakby ta książka mówi o takiej przyziemności, ale one były jakieś takie nie do końca objaśniające mi jakby sam ten temat, to zjawisko, to na przykład dlaczego ludzie się znaleźli w takiej sytuacji, tylko bardziej opowiadające o tym, co już robił, jak są w tej sytuacji. Więc nie, jakby ja dosyć się zawiodłam, bo miałam nadzieję, że będzie to jeden z moich ulubieńców, przez to, że bardzo lubię rok 84, jak pewnie wiecie. No plus jakby ta książka jest ogłaszana mianem jednej z lepszych książek Orwella, więc... Tak? Tak.
Więc no niestety chyba się nie polubimy zresztą twórczości tego autora i nie wiem, no nie było mi po drodze. Jestem ciekawa, co wy o nim myślicie, bo w sumie wydaje mi się, że dość spora część naszych odbiorców mogła ją już przeczytać. A nie, możliwe, że po prostu ja nie zrozumiałam czegoś, jakiegoś przesłania tej książki, albo ona po prostu miała taka być, znaczy na pewno miała taka być, ale no najwidoczniej nie była po prostu dla mnie. No i tyle, nie wiem, co mogę wam o niej więcej powiedzieć. Raczej nie będę polecać, niestety. Kolejną moją książką, znowu nie papierową, znowu po angielsku przesłuchałam, Bezsilnej, Powerless, i jest to fantastyka. I dzieje się to wszystko w świecie, w którym bycie zwyczajnym, czyli nieposiadanie żadnej mocy, jest zakazane. I że była tam kiedyś tam jakaś plaga, przez którą, w sensie król tak bierze i król tak wmawia właśnie wszystkim mieszkańcom, że właśnie ludzie, którzy nie mieli żadnej mocy, zaczęli zarażać tych, co mają, i przez to oni też zaczęli tracić na tej swojej mocy i po prostu zaczęli wyrzynać tych wszystkich ludzi. Jakby nieposiadanie mocy grozi w tym świecie śmiercią. I nasza główna bohaterka właśnie jest zwyczajna i ojciec ją przygotowywał przez całe życie właśnie do tego, jak kłamać, że ona ma jakąś moc, i ona mówi, że ona jest psychic, że przewiduje przyszłość? Nie. Nie wiem, co to znaczy. Że nie, że przewiduje przyszłość, tylko że czyta w myśle, jasnowidzę, coś takiego, że jakby ona, i po prostu ona zauważa różne szczegóły w ludziach, których spotyka na swojej drodze, którzy nie wierzą jej właśnie, że ona ma tą moc, to ona ich przekonuje tym po prostu, że wyłapuje jakieś elementy z tego, jak się ruszają, co, o czym mówią, jak wyglądają, i mówi. Czyli ona próbuje jakby udawać, że ma moc. Tak, jakby udaje i jakby dobrze i to idzie, jakby wiesz, nie okay. Wiem, widzi, że ktoś ma, nie wiem, pudełko jakieś w kieszeni, że kwadratowy odcisk w kieszeni, mówi, że o, ty właśnie się oświadczyłeś. Okej, okay, czyli i on okay. Mówi, że co, że po prostu jest taka spostrzegawcza, tak, i w ten, tak, sposób. I wmawia, że jest jasnowidzką i że to jest okay. Jakby jej moc i przez to żyje. Ciekawe. I, no i ona później, po śmierci jej ojca, mieszka na ulicy ze swoją przyjaciółką i przechodzimy jeszcze do perspektywy właśnie naszego tutaj Fagasa, czyli Kaja. I no jest on takim po prostu oklepanym, moralno-szarym bohaterem, moralnie szarym bohaterem, i jest on jakby katem swojego ojca, że jego starszy brat jest następcą tronu, a on właśnie, jego zadaniem jest zabijanie jakby tych ludzi, którzy są zwyczajni, że on jakby ma te zlecenia i on był od młodego katowany przez tego ojca, że on ma być taki i taki, i on jakby robi to. Ale wiesz, no ma taki, że jest taki typowy, że ma takie, że nie, że to jest złe, ale no takie jest moje przeznaczenie. I w tym królestwie odbywają się co roku igrzyska takie, na które ta Peyden, nasza główna bohaterka, zostaje też wkręcona. Tam przez to, że oni się spotkali, tam, no nieważne, to pomijmy, no oni się po prostu spotkali w tych slumsach i ona została wkręcona do tych igrzysk i musi też wziąć w nich udział. I tak, i to tyle, i bardzo ciekawa była ta książka, w sensie ciekawa, nie była, była wciągająca przez to, bo mi się bardzo podoba ten wątek tych igrzysk właśnie. Ja lubię to, że on jeszcze się tak ciągnie przez całą książkę. Ja jakoś nudzi zawsze ta fabuła. Zawsze nie mam, jak o niej opowiadam. Nie, to wcześniej mówiłam o Adelainie, bo to też montowałam. I jeszcze przed tymi igrzyskami ona musi spędzić tam 2 miesiące chyba w tym zamku, więc ona się tam przygotowuje i oni tam mają te wszystkie te spotkania ze sobą i oni tak rywalizują i mają takie bardzo duże napięcie między sobą. I ta książka jest jakby młodzieżowa, więc ona nie jest erotyczna ani nic, ale jest takie, oni są tacy fajni. W sensie mi się tak dobrze tego słuchało, bo tobie się spodoba Fourth Wing. No prawdopodobnie tak, ale on jest... Trochę mi się śmiać aż chciało z tego, jak wykreowany jest ten główny bohater, no bo on dosłownie jakby był po prostu, no, taki jak w każdym takim romantazy, i był taki strasznie oklepany. Ta główna bohaterka była fajna, była taka, że nie daje sobie w kaszę dmuchać, ale... Właśnie jak każda bohaterka romantazy. Ale on był taki, no dosłownie każda jego cecha była już taka powielana. Ale sama właśnie ta fabuła była interesująca, tych samych igrzysk, i co mi się podobało, i bardzo dobrze mi się tego słuchało, i po angielsku też było bardzo właśnie przystępnie to napisane, także nawet jak tego słuchałam, to mi się dobrze to przyswajało i nie miałam żadnych problemów, a wcześniej miałam nawet po polsku z fantastyką, ale to też była bardziej rozbudowana fantastyka. No porównujesz to do Zakonu Dżemu, no ale tak, ale
No polecam dla dobrej rozrywki, bo jakby była bardzo angażująca, taka, że ja się przy tym świetnie bawiłam, ale no po drodze no oczywiście, że no, miałam takie, że what, że co ona w ogóle gada i później jakby wiedziałam, że ich decyzje poprowadzą do takich skutków, jakie wyszły w końcu. I no i ci bohaterowie, to już w ogóle nawet nie będę już o tym wspominać, ale była dobra to rozrywka. Dobrze się bawiłam. Cieszę się bardzo, że dobrze się bawiłaś. Okej, okay, moją kolejną jest kolejny reportaż, tym razem w Nowej Antarktydy. Kobiety, których mężowie nie wrócili z ostatniej wyprawy Scotta, wow. A nawet tego przed chwilą nie czytałam, zapamiętałam już. Jest to reportaż o żonach polarników, którzy właśnie na wyprawie, żeby odkryć ląd Antarktydy, nie przeżyli po prostu i owdowia i zostawili swoje żony, swoje dzieci, co po niektórzy i po prostu poszli za głosem serca, że tak powiem. Wybrali jednak los tułaczników i bohaterów narodowych, bo to jest też właśnie ciekawy ogólnie motyw taki psychologiczny w sumie pod tym względem, że wszystkie te żony musiały mieć w sobie ogromną dozę wyrozumiałości do tych mężów, bo no one wiedziały, że jakby jest duże prawdopodobieństwo, że oni nie wrócą po prostu. I mieli przed sobą ciężką decyzję, czy zostać przy żonach bezpiecznie i sprawić, żeby nie musiały, wiecie, doznawać katuszy przez to, że dosłownie nie będą wiedzieć, co się z nimi dzieje przez kilka lat. Powiem, bym wolała umrzeć, niż przeżyć taką tułaczkę. I dodatkowo, no często jakby wiązało się też to właśnie z samotnym wychowywaniem dzieci. To jest okropne, bo tak naprawdę decyzja należała do tych polarników, a żony, no radźcie sobie same, nie? I tak, no jakby nie będę wam tłumaczyć fabuły, no bo myślę, że tytuł jest dość oczywisty. Poza tym, co mi się jeszcze podobało w tym, bardzo fajne właśnie było to, że wszystko było bardzo szczegółowo opisane, o tym wam też już wielokrotnie mówiłam, że każdy jakby aspekt życia tych kobiet, aż od po prostu początku, w jaki sposób zostały wychowane, każda po prostu ich cecha osobowości była tam mocno rozwinięta i jako były tam bardzo docenione jako osoby i to mi się bardzo podobało właśnie, że każdy aspekt ich życia był rzeczywiście brany pod uwagę. No na tym też polega ta książka, żeby jednak właśnie oddać im też tę cześć i pokazać, że one mimo tego, że nie uczestniczyły w tej wyprawie, to były ogromnym wsparciem dla tych mężów, plus po ich śmierci tak naprawdę spadła na nich jakby cała masa i jakby dziennikarzy i jakby musiały się obracać w tym świecie medialnym, nawet jeśli nie chciały tego robić. Musiały załatwiać wiele jakby spraw takich typowo, wiecie, właśnie związanych z tym osiągnięciem tych mężów, jakby osiągnięciem, właśnie nie osiągnięciem, bo no nie ta wyprawa się nie udała i no właśnie zginęli na miejscu jeszcze nie odkrywając tak naprawdę tego lądu, bo ktoś przed nimi to zrobił, co jest okropne. Jeden z tych polarników po prostu w pewnym momencie został zraniony i to zranienie przerodziło się w różne komplikacje. On miał potem zakażenia różne, no i przez ten wielki mróz, który tam panował, to no nie były dobre warunki do posiadania jakichkolwiek w ogóle uszczerbków na zdrowiu, przez co często musieli się jakby zatrzymywać i oni mieli porozstawiane jakby na drodze racje żywnościowe i ogólnie jakby miejsca, do których muszą dotrzeć, żeby coś zjeść. Więc przez to, że jeden z tych polarników był zraniony, opóźniał jakby dojście do tych racji żywnościowych, przez co jakby dłużej musieli czekać, ta podróż trwała dłużej i w ogóle wszystko się komplikowało. Były potem wspominane, że powstały dokumenty, pomniki i uwzględniali wszystkich oprócz tego właśnie mężczyzny, mimo że on był jednym z głównych jakby osób, które miały ogromny wkład w te wydarzenie, w ogóle w tę całą eksplorację. Więc to było straszne dla tej żony, bo nie dość, że jakby została sama ze wszystkim, umarł jej mąż, to jeszcze widziała to, jak był pomijany i próbowała z tym walczyć, ale no ludzie mieli do tego złe podejście. Generalnie jest to strasznie ciężka historia. Jest to historia, o której się bardzo mało mówi, a uważam, że właśnie szczególnie doceniam to, że jest to książka napisana właśnie o tych kobietach, które powinny też dostać właśnie tę swoją zasługę w tym wszystkim wspieraniu tych mężów i wytrwałości po prostu, jaką miały w sobie. I dziękuję też właśnie, że są pisane tego typu reportaże, bo cieszę się, że mogę się dowiadywać o takich rzeczach. Kocham kobiety, jak widać po tym miesiącu. Słucham samych reportaży o tym, jak kobiety sobie radziły żyć. Boże, okropne! No. Okropne. No, ale fajna jest ta książka. Bardzo wam polecam tę książkę. Mam jeszcze dwie książki, ale to jako jedną już opowiem, bo zaczęłam serię
Wayward Pines. Się zazdroszczę. Tak, Wayward Pines się nazywa cała seria. Pierwsza część się nazywa Pines, a druga się nazywa Wayward, a trzecia się nazywa The Last Town i teraz tego słucham, ale to nieważne. I przesłuchałam już pierwszą i drugą i jest to... Zrozumieliśmy już tego wywodu. Jest to książka taka sci-fi, sensacyjno-thrillerowa. O tym zaczyna się tak, że mężczyzna się budzi na przyrzece, cały poturbowany i nie pamięta w ogóle kim jest, nie pamięta jak się tam znalazł i nawet no, nie wie on jak ma na imię. On chodzi po tym mieście jak obłąkany i on nie wie w ogóle czy on tu mieszka w ogóle i kto mu to zrobił, nie wie co mu się stało. I ląduje w szpitalu i okazuje się, że był w wypadku samochodowym, jak wjeżdżał właśnie do tego miasteczka, to miasteczko się nazywa Wayward Pines. I no i przypomina sobie już kim jest i jest on agentem specjalnym, który został wysłany do tego miasta, żeby odnaleźć dwóch agentów, którzy z nim pracowali i zaginęli. I on nie ma ani portfela, ani telefonu, nie ma nic, żadnych dokumentów, nie może w ogóle potwierdzić, że jest tym agentem. I jakby to nie jest tak, że ludzie mu nie wierzą, ale no, takie dziwne rzeczy się tam dzieją, że on ląduje w tym szpitalu i na przykład od razu ta pielęgniarka mu mówi, że no, że pana portfel ma szeryf, nie? I on idzie wtedy do hotelu i mówi, no nie mam pieniędzy, że rano zapłacę. I rano idzie do tego szeryfa i on mówi, co? Że nie mam twojego portfela, że pewnie jest w szpitalu. I takie po prostu, że on chodzi i że nikt mu, każdy mu coś wmawia po prostu. I później już ten szeryf mu mówi, że co? Że ty w ogóle nie jesteś tym agentem, że ty nie masz żadnej odznaki, nie masz portfela. Że co ty tu w ogóle robisz, że do więzienia z nim. I on chodzi i on jest taki biedny i to mi było, to jest taka frustrująca ta książka, ale jest też taka... Frustrujące. Jest taka, że ma tyle zwrotów akcji i druga część jakby jest tak samo angażująca, jest też świetna, ale no to już wam nie powiem o czym to jest, bo to już jest cały spoiler wielki. Kolejną moją książką jest O kurze, która opuściła podwórze. Jest to koreańska książka, znowu mam trzy chyba koreańskie książki w jednym miesiącu. Jest to powieść dziecięca, książka dziecięca, która opowiada o kurze, która opuściła podwórze. Kto by się spodziewał? Nie, jest to opowieść o kurce, która jest hodowana jakby na potrzebę wydawania jajek i nie ma jakby możliwości w ogóle zobaczenia, w sensie jakby nie ma konfrontacji w ogóle z tym jajem, no plus jakby te jajka są typowo, wiecie, do jedzenia, nie są, nie wyklują się z nich pisklaki, a jej marzeniem jest wysiedzenie jaja i posiadanie po prostu potomstwa, wychowanie dziecka, ale najbardziej to wysiedzenie jaja jej się marzy. No i ona jakby ma tą perspektywę bycia kurą w klatce, ale widzi jakby to, że inne kury właśnie na podwórzu, bo jest jakby właśnie te są klatki, jest podwórze, jest taka para kura z kogutem, którzy sobie chodzą wolno po tym podwórzu i ona im tak zazdrości. Nie? Ona by też tak chciała wolno po podwórzu, ale przez to, że właśnie jest nie dekoracyjną kurą, to nikt jej nie chce na podwórzu. Ale ona w pewnym momencie po prostu już przestaje wydawać jaja i ma zostać stracona, zjedzona przez łasicę, która grasuje. Ona jest jakby takim enemy tam przez cały czas. Ja nie mogę tego słuchać. I ma zostać tam zjedzona i wszystkie kury zostają po prostu pokonane, tylko nie ona. I ona cały czas jest po prostu jest strasznie silną babką. I w pewnym momencie poznaje przyjaciela, takiego włóczęgę kaczora, który... w którym też ma tam różne właśnie historie się dzieją, nie będę opowiadać, bo to byłby spoiler, ale tak, w każdym razie cała książka właśnie jest taką piękną metaforą życia, bo to jest bardzo ciekawe w jaki sposób... To jest bardzo ciekawe w jaki sposób autorka w ogóle ukazała cały właśnie taki, całą życiową mądrość w takiej książce, bo tam jest dosłownie no wszystko, jest jakby, no wszystko, już wam wyliczałam na vlogu, więc nie będę wam już wyliczać, ale piękne to jest, bo każda jego historia, która się tam dzieje, ma taki morał w sobie i to jest taki zbiór właśnie tych takich historii z życia tej kurki i to zakończenie było takie po prostu... Mogę ci to opowiedzieć? No. Mogę? No to po filmie opowiem. Po filmie opowiem, ale no jest... Piękna jest ta historia, więc bardzo wam ją polecam, jeśli potrzebujecie właśnie takiego uniwersalnego, życiowego, słodkiego, słodko-gorzkiego, nawet bym powiedziała, otulenia, to wam bardzo polecam, bo jest kochana ta książka. I moją już ostatnią książką jest Karnawał Alicji Sinickiej, bo wiem, że ona też tą uśpioną ma książkę, to jest ta sama autorka. I jest to historia, która opowiada o takiej wielkiej imprezie karnawałowej. Ale tej uśpionej nie ma na Bogucie, nie? Chyba nie. Aha. Która opowiada o takiej wielkiej imprezie karnawałowej, znaczy wielkiej, po prostu imprezie karnawałowej, którą organizuje Kaja, czyli dziewczyna z takiej bogatej rodziny
I są to, jest to grupa studentów właśnie, która wybiera się na wyspę, czarci coś tam. To jest prawdziwa wyspa na Mazurach. W każdym razie, za czarci wuch, coś takiego. Nie, czarci wyspy na Mazurach? No. I jej ojciec jest jakby właścicielem połowy tej wyspy i jest jakieś problematyczne to strasznie, bo jakby ludzie tacy miejscowi są tam oburzeni tym, że on w ogóle wydzierżawił tę wyspę, bo ona była, wiecie, taka była dostępna dla wszystkich, tam ludzie łódkami pływali, a przez to, że jakby on ma teraz wydzierżawioną tą część i to jest jego własność, to no oczywiście, że nikt tam nie może oprócz niego już przebywać, więc są na niego bardzo zirytowani. No i w pewnym momencie na tej wyspie dochodzi do morderstwa. I mamy generalnie też drugą perspektywę. Mamy dwie perspektywy z 2002 i 2022 roku, gdzie w 2022 roku mamy perspektywę Amelie, czyli dziewczyny, która była na tej imprezie i która doświadcza PTSD i cały czas jakby jest zlękniona i wszystko, co robi w życiu, jest takie, wiecie, właśnie jakby podyktowane przez tą historię sprzed 20 lat i ma dziecko, więc to też jest ciekawe właśnie, jak ona jakby zachowuje się, wiecie, jako matka też i jako dorosła osoba po tamtych wydarzeniach. I ta książka była genialna, w sensie ona była tak fascynująca, wszystko, co tam się działo, było takie angażujące i było, jakby ja byłam tak ciekawa wszystkich tych wydarzeń później, bo ona też jest napisana w taki sposób właśnie, żeby czytelnik był zaciekawiony tym, co będzie dalej. Każdy rozdział się kończy takim cliffhangerem, że dosłownie, no nie wiem, jest, że i wtedy ona powiedziała i jest następny rozdział z innej perspektywy. No i właśnie nie dość, że mamy te dwie perspektywy czasowe, to jeszcze mamy dwie perspektywy osobowe, bo mamy perspektywę właśnie tej Amelie i perspektywę drugiej. Jednak jak sobie teraz myślę o tej książce, to zakończenie nie było takie złe. I mamy perspektywę chłopaka, z którym ta Amelia po 20 latach wznawia kontakt i to jest też chłopak, który był ocalałem właśnie w tej tragedii, która się wydarzyła wtedy na tej wyspie. Fascynująca jest ta książka, znaczy ta fabuła jest mega ciekawa i tak jedyne, co właśnie mi nie pasowało, to zakończenie, bo cała książka była dla mnie jakby na tyle świetna, że ja byłam pewna, że zakończenie po prostu zmiecie z planszy, a to zakończenie mam wrażenie, że było takie powtarzalne, takie, że łatwo, no ja się nie domyśliłam, ale czułam, że łatwo się domyślić jakby tego zakończenia, bo ja miałam dwie opcje w głowie i, znaczy nie, miałam jedno wytłumaczenie, jakby jedno rozwiązanie historii w głowie, a to drugie było dosyć bliskie temu pierwszemu. Ja bym chciała, żebyś to przeczytała, bo chciałabym z tobą o tym podyskutować. I myślę, że tobie by się naprawdę spodobało. I mi się też bardzo podobało, ale ja byłam pewna już, że to będzie mój ulubieniec, bo to dawało mi taki vibe Muhomorów w cukrze, taki po prostu mocny vibe Muhomorów i byłam pewna, że już to będzie mój ulubieniec, ale to zakończenie jednak... Właśnie samo rozwiązanie akcji, jako ten jakby plot twist, było ciekawe, ale bardzo mnie jakby nie podobało mi się to, jak w jaki sposób autorka napisała jakby samo jakby backstory do tego zakończenia. Nie wiem, jak to powiedzieć, jakby co doprowadziło do tego, że tak się stało. I to mi się nie podobało. To jakby plot twist fajny, ale to zakończenie jakby te książki te potem, bo to jest dziwne, bo zazwyczaj jest tak, że jest plot twist i później jakby jest kilka stron i koniec. W sensie, że jakby tego typu takich na przykład Muhomorach w cukrze właśnie, nie? Że jakby było potem takie krótkie wyjaśnienie tego. A właśnie w tym audiobooku było tak, że potem jeszcze były chyba 2 godziny audiobooka i tak się zastanawiałam, ej, ale przecież już wszystko wiemy, nie? No i później rzeczywiście jakby nie do końca wiedzieliśmy, no, nie wiem. Nie jestem fanką tego zakończenia, ale ogólnie książka świetna, bardzo wam ją polecam. I tak, to wszystkie książki, więc pierwsze, Marysiu, jaki był twój miesiąc czytelniczy dla ciebie? Zapomniałeś o tym podyskutować w zeszłym miesiącu, no. Bardzo, ale już ten filmik był taki długi, no. Że bardzo dobrze, że tego nie zrobiłeś. Myślę, że pani Sally Rooney bardzo go urozmaiciła. Okay. Myślę, że gdyby jej tu nie było, to byłby taki średniak. Okay. A tak to jest taki, ach, Jezu, okay. Jezu, jakaś powierało cię to, że znalazłeś. Jakaś nowość. Okay, no. No, więc jest taki świeży. Przez panią Sally. Okej. Okay. Ulubieniec w takim razie? Rozmowy z przyjaciółmi. Okej. Okay. Rozumiem ten wybór. Teraz ja? Dla mnie ten miesiąc był bardzo taki intensywny czytelniczo, ale pod takim względem jakby właśnie nie tego, jak dużo czytałam, ale bardziej pod względem trudności tych książek, bo jak widzicie właśnie w większości były to reportaże łamane na koreańska literatura koreańska.
I nie wiem, z czego wynikał ten wybór, bo ja w sumie jakby po prostu miałam ochotę na te miałam ochotę na tego typu książki, ale ostatecznie wychodziło, że chyba jednak nie miałam, że jakby wiecie, że jakby miałam, myślałam, że mam, a potem jak ich słuchałam, to miałam takie, że jednak bym chciała coś innego. Tak. Do tego, jak teraz. Tak, bo jakby te reportaże były zdecydowanie męczącą opcją, na zasadzie, że ja jestem bardzo zadowolona, że je przeczytałam, bo uważam, że były naprawdę wartościowe, ale jednak jakby było to dla mnie zbyt obciążające na już tej, bo dosłownie ile? Ja miałam 12 książek, a z tych 12 książek reportaży było, już wam mówię, ile? 3 reportaże i dużo tej Koreańskiej. No nie wiem, mam wrażenie, że ten miesiąc nie był jakby dla mnie, on, przeczytałam dobre książki, ale nie był to dla mnie odpowiedni moment na przeczytanie tych książek i nie wiem, dlaczego sobie to zrobiłam, ale trudno. I właśnie nie wiem, co dać na, w ogóle nie mam pojęcia, co dać na reward. Właśnie, bo nie miałam jakby żadnej książki, która byłaby dla mnie takim super zaskoczeniem i odkryciem, ale też nie miałam książki, które były słabe, ale był trochę takim odkryciem, no, ale też Wdowy Antarktydy też były świetne. Też się nad tym zastanawiam. A mogę z racji tego, że miałam tak dziwne te książki, to oddać 2? No ale ty wybierałaś między powieściami, ja mam reportaże i powieści, to są zupełnie inne książki. Mogę? Możesz. Więc ja mam 2. To jest wyjątkowy filmik, wyjątkowo. Dziękuję Marysiu za pozwolenie. Z reportaży wybieram Wdowę Antarktydy, Kobiety, których mężowie nie wrócili z ostatniej wyprawy Scotta, a z powieści wybieram Ten dziwny wiek, bo była fascynująca, inna niż wszystkie i bardzo wam ją polecam, była też zaskoczeniem dla mnie, bo nie spodziewałam się, że będzie taka dobra. Kochani, bardzo dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że podobały wam się nasze wybory, albo zaciekawiłyśmy was na temat jakichś książek, po prostu będziecie je czytać, jeśli też czytacie książki. I że montowanie tego filmu nie zajmie 5 dni. Dajcie nam znać, jaki wy macie reward w tym miesiącu oczywiście, albo na przykład kilka. Wy możecie rewardów mieć nawet 3. Dzięki. Wam pozwalam. Dajcie nam znać, jak wam minął ten miesiąc i jak zwykle bardzo was doceniamy.